wiem, że słychać mnie pod Zamkiem Królewskim, także zapraszam teraz wszystkich spod Zamku Królewskiego, bo już za chwilę będą Państwo mogli zobaczyć tajski boks na własne oczy. Ja od razu powiem, że krew się nie będzie lała, także nie trzeba biec po mopa, żeby tutaj później wycierać scenę. Chłopaki są bardzo spokojni, bardzo ostrożni, a i tajski boks w tej chwili ma pewne reguły i nie jest to już dziki sport. Zapraszam wszystkich Państwa jak najbliżej sceny, wtedy będzie najlepiej widać. Chłopaki z zespołu Garuda i Serafin, warszawskich klubów Muay Thai, wytłumaczą nam zasady i jak w tej chwili wygląda tajski boks na świecie. Panowie, zapraszam na scenę. Garuda i Serafin. Zaczniemy od walki ścieniem, to jest element takiej rozgrzewki albo jakoś pokazowy, bardzo dużej walki tylko z wyobrażonym przeciwnikiem, prawda? Także... swoimi prawami, ale ma oczywiście techniki dozwolone, niedozwolone. Charakteryzuje go głównie to, że można używać czterech elementów ciała, żeby uderzać. Są to łokcie, kolana, nogi i pięści, ale również są też techniki, które nie są dozwolone i są to oczywiście jakby uderzenia na stawy, czyli kopnięcia w kolana, kopnięcia w łokieć, kopnięcia w krocze, oczywiście
uderzenia w krtań, uderzenia w tył głowy, uderzenia głową, uderzenia na kręgosłup. Także zarówno wachlarz technik dozwolonych, jak i niedozwolonych jest całkiem spory. Dozwolone są oczywiście niskie kopnięcia na nogi, kopnięcia na głowę, kopnięcia na tułów. I zarówno kopnięcia kolanem, zarówno także piszczelą. Najbardziej charakterystycznym elementem tajskiego boksu jest łokieć i kolano. Są to najgroźniejsze techniki, które powodują najwięcej obrażeń, także są najczęściej używane. Kolejnym charakterystycznym elementem tajskiego boksu jest clinch, czyli walka ciało-ciało w zwarcie. Nie jest to taki clinch zapaśniczy, to nie są zapasy, tylko walka ciało w ciało, gdzie zabronione są rzuty, za to można uderzać i łokciem, i kolanem. Chcielibyśmy pokazać też jakby pełną walkę, także chłopaki teraz pokażę. Mam nadzieję, że widzieli Państwo tą energię, którą ja tutaj widziałem i rzeczywiście w tajskim boksie kolana i łokcie, to czego w innych sportach nie ma. Ja nie wiem, czemu kolega nie powiedział o najważniejszym, a co podbiło cały świat, i Polskę, i filmowy świat, czyli tak zwany low kick, tak? Bo o tym wszyscy mówią, o low kickach.
Drodzy Państwo, jeżeli ktoś z Państwa ma dzieci, nie stosuje przemocy w rodzinie i low kicków na dzieci, a chciałby, żeby dzieci miło spędziły dzień i nauczyły się czegoś o innych kulturach, to zapraszam na wylot ulicy Chmielnej. Tam już za chwilę, o godzinie 16:30 dokładnie, będzie czytana tajska bajka. Wiem, że brzmi to może sensacyjnie, ale zostanie po polsku przeczytana tajska bajka, a dzieci będą mogły do tego narysować obrazki i są...